górska droga. Całkiem jak życie jego stolarza. To znaczy kręta, ale piękna. Dziś porozmawiamy o popularnych błędach, jakie popełniamy przy odnawianiu mebli ogrodowych. Witam Was z tarasu pięknego folwarku Wrzosówka Holiday Home, z którego spościera się taki oto widok. Efekt jest piękny. Mam nadzieję, że nie zepsuje go gość, którego się spodziewamy. Cała historia zaczęła się w mojej pracowni. Zresztą zobaczcie sami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan się zajmuje drewnem. Pan zobaczy, jak to krzesło wygląda. Oho, mamy pierwszy błąd. Błąd? Panie, kupiłem to krzesło nie tak dawno. A tu już lakier obłazi, drewno obłupane, wszystko wypłowiało, zszarzało. Jak to wygląda? Niech się pan nie martwi. Niech pan zostawi ten mebel, chętnie pomogę. Jak widzieliście, postanowiłem pomóc przy renowacji tego krzesła. W międzyczasie porozmawiamy o popularnych błędach przy odnawianiu mebli. Diabeł tkwi w szczegółach. Nawet w sytuacji, w której producent daje nam 6-letnią gwarancję na nasze meble, nie oznacza to, że te meble możemy przechowywać gdziekolwiek, że mogą one poza sezonem, czyli w zimie, stać pod gołym niebem, narażone na deszcz, śnieg, zawieruchę czy słońce. Meble wymagają pielęgnacji regularnej, również w trakcie sezonu. Jeżeli nie zmyjemy warstwy kurzu z naszych mebli, pozostawimy je na słońcu, drewno oczywiście nam spęka, ten kurz w połączeniu z wodą wniknie poprzez pory w drewno, zabrudzi je, odbarwi i nie będzie to wyglądało atrakcyjnie. Podobnie będzie pękało drewno, jeżeli zostawimy je na mrozie. Jeżeli chcecie, aby Wasze meble były trwałe i piękne przez lata, pamiętajcie o tym, aby regularnie je myć, aby w okresie deszczowym przykrywać je. W najgorszym wypadku najlepiej byłoby je sprowadzić gdzieś pod dach. W sezonie zimowym koniecznie chowajcie je w suche miejsce. Nawet jeżeli pamiętamy o tym, żeby zdjąć stare powłoki lakiernicze, to zapominamy czasami o porządnym odpyleniu drewna. To z kolei spowoduje mniejszą przyczepność impregnatu, płytszą penetrację drewna, co przełoży się niestety na trwałość naszego mebla. Zapominamy również czasami o odtłuszczeniu plam tłuszczu, które gdzieś tam wniknęły nam w drewno. To kolejny błąd. Łatwo możemy go uniknąć, wykorzystując odrobinę benzyny ekstrakcyjnej. Któż z nas czyta etykiety? No właśnie, i to jest kolejny błąd. Jeżeli wolicie uniknąć smug, przebarwień, pęcherzy, łuszczącej się lakierobejcy, czytajcie informacje zawarte na etykietach. Jeżeli będziecie przestrzegać moich wskazówek i instrukcji zawartej na etykietach produktów, których użyjecie, to nawet jeżeli jesteście tak wymagający jak mój klient, będziecie zadowoleni z efektu finalnego. Bardzo często zapominamy o porządnym, solidnym zdjęciu starych powłok lakierniczych. To spowoduje, że koloryt odnowionego mebla nie będzie jednolity i prawdopodobnie wierzchnie warstwy będą się znacznie szybciej złuszczały, ponieważ będzie mniejsza przyczepność lakierobejcy do powierzchni drewna. Zobaczcie, tutaj mamy bardzo fajną sztachetę z robiny akacjowej. Tak wygląda drewno bezpośrednio po zakupie. Źle przygotowana sztacheta po kilku latach wygląda fatalnie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że drewno nie zostało wcześniej przed położeniem lakierobejcy w ogóle zaimpregnowane. Minusem ogromnym jest brak impregnatu. Lakierobejca złuszczyła się, po kilku latach w zasadzie zupełnie zniknęła. Możemy takie drewno odzyskać. Wystarczy użyć papieru ściernego i spójrzcie, jak identyczna sztacheta może wyglądać po odczyszczeniu. W zasadzie mamy znowu świetną bazę do tego, żeby stworzyć ogrodzenie ponownie w eleganckiej stylistyce. Nakładamy oczywiście impregnat. Dopiero wtedy nakładamy warstwę lakierobejcy. Pierwsza w zasadzie służy nam głównie do tego, żeby ją przetrzeć, wyrównać jeszcze raz drewno. Nakładamy ją pędzlem.
malujemy następne warstwy w odpowiednich odstępach czasu za pomocą wałka. Zobaczcie, czy to nie wygląda pięknie? Jeżeli zastosujecie na meblu do wnętrza preparat służący do zabezpieczania mebli stojących na zewnątrz, to nie będzie wielki problem. Jeśli natomiast będzie odwrotnie, efekt będzie naprawdę fatalny już po pierwszych opadach. Jeśli nie rozkręcimy mebla przed jego malowaniem, ryzykujemy, że zwłaszcza rzadsze preparaty mogą nam brudzić te części mebla, których malować nie planowaliśmy. Poza tym na pewno nie wnikniemy pędzlem we wszystkie szczeliny i wszystkie zakamarki, co spowoduje, że niecała powierzchnia drewna będzie zabezpieczona i pomalowana. Każda kolejna warstwa preparatu stroszy włókna drewna i powoduje, że sztywnieją, w związku z czym dość łatwo możecie je zeszlifować za pomocą papieru ściernego. Przy każdej kolejnej warstwie impregnatu, a następnie lakierobejcy, używajcie papieru ściernego o wyższej gradacji, po to, żeby na końcu, w finale, cieszyć się idealnie gładką powierzchnią mebla. Diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli nie zainwestujecie w porządny pędzel, ryzykujecie tym, że w lakierze będziecie znajdowali włosy. Jeżeli zainwestujecie w tani wałek, być może na waszym pięknym meblu pojawią się kłaczki. Zainwestujcie w porządne narzędzia. Pamiętajcie również o tym, aby nakładać preparaty odpowiednim narzędziem, czyli impregnat za pomocą pędzla. Dzięki temu będziecie wcierać go głęboko i mebel będzie głębiej zabezpieczony. A ostatnią warstwę lakierobejcy warto nałożyć wałkiem moherowym, a następnie naturalnym pędzlem porozcierać lakierobejce wzdłuż słojów. Przedstawiam Wam Kamila, właściciela tego pięknego miejsca. Cześć. Kamil, czy łatwo było osiągnąć tak spektakularny efekt? Nie było to proste. Cały folwark Rzosówka remontowaliśmy prawie 20 lat. To mówi samo za siebie. No faktycznie. A czy drewno gra tutaj jakąś szczególną rolę? Bardzo szczególną. Mamy piękny widok na całą panoramę Karkonoszy, ale drewno buduje atmosferę tego miejsca. To prawda. Obawiam się, że będę się tu pojawiał częściej. Zapraszam. Ciągle czekam na spotkanie z człowiekiem, którego reakcja na renowację jego własnego krzesła może mi trochę popsuć humor. Odnawianie krzesła zacznę od odkręcenia wszystkich elementów drewnianych od metalowego stelaża. Odczyszczę śruby, następnie przeszlifuję wszystkie powierzchnie drewniane za pomocą szlifierki kątowej nieco grubszym papierem ściernym, dlatego że te warstwy są tam dosyć grube. Później za pomocą drobniejszego papieru ściernego o gradacji 100-120 ręcznie przetrę klepki ponownie, po to, żeby troszeczkę wyrównać strukturę drewna. Kolejnym procesem będzie nałożenie za pomocą pędzla impregnatu gruntującego do drewna. Po określonym przez producenta czasie, kiedy impregnat wchłonie w drewno i wyschnie, nałożę po przeszlifowaniu międzywarstwowym pierwszą warstwę lakierobejcy. Ponownie po odczekaniu odpowiedniego czasu przeszlifuję ją za pomocą papieru ściernego gradacji 240 i położę drugą warstwę lakierobejcy. Położę ją za pomocą wałka po to, żeby fakturka była możliwie jak najbliższa idealnej gładkości. Po odczekaniu odpowiedniego czasu mebel będzie w zasadzie gotowy. Pozostaje mi tylko dokręcić klepki do metalowego stelaża i nakręcić aplikację, która będzie elementem ozdobnym. Wymieni ona Panie Robin! O! Teraz rozumiem przesłanie Robinuda. Odnawiajmy, nie wyrzucajmy.